Edukacja, wiedza, nauka jest wielką wartością, wielką siłą. Może nas zebrać w każdą z dróg, które wybierzemy, po to, żeby wiedzieć, kto powinien być wybrańcem. Sięgnęliśmy do tego, co przyświeca nam zawsze, do wybrania osoby wyjątkowej w swojej dziedzinie, a przede wszystkim dlatego wyjątkowej, że wychodzącej poza schemat i mającą swoją wolność wbrew wszystkiemu i wbrew schematowi. Wyławiamy talenty, które nie boją się rzetelnie pracować. I te stypendia pokazują, ta praca nie poszła na marne, ta praca cię wyróżnia. Masz szansę na to, by w przyszłości zrobić olbrzymią karierę. Ja jestem z wykształcenia literaturoznawczynią, ale przede wszystkim zajmuję się popularyzacją nauki oraz pracą w szeroko pojętej kulturze. Jestem wiceprezesem Fundacji Kultura Akcja Poznańskiej. Bardzo się cieszę, że mogłam otrzymać to stypendium, bo nadaje też możliwość rozwoju i nauki języków przede wszystkim. Ponieważ zajmuję się także translatologią i jest to na pewno rzecz, która bardzo mocno mi pomoże. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Praktycznie biorąc, żeśmy ograniczyli swój wybór do 8 osób, 4 studentów, 4 doktorantów. To były raczej bardzo dobre kandydatury, szczerze mówiąc, i ciężko było wybrać najlepsze. W związku z tym powstała taka filozofia, że wyróżniamy tych, którzy w jakimś sensie w wyraźny sposób odróżniają się od pozostałych. To znaczy nie wystarczy, że miałem bardzo dobre wyniki w nauce, aktywność naukowa, ale potrzeba też pewnej innej aktywności na różnych polach, która tą działalność wzmacnia. A jestem studentką prawa 4. roku na Wydziale Prawa i Administracji, a taką moją pasją jest gra na skrzypcach i dlatego też studiuję na Akademii Muzycznej w Gdańsku, właśnie w klasie skrzypiec. Stypendium jest dużą szansą, a jednocześnie szansą na przyszłość, ale jednocześnie takim wyróżnieniem i docenieniem wszystkiego tego, co udało się zrobić. To jest taki sygnał, że warto działać. Jestem teoretykiem, zajmuję się przeprowadzeniem symulacji mikromagnetycznych. Na co dzień badam struktury magnetyczne. Opracowujemy nową technologię, która pozwoli przyszłości, aby mogła to zostać wdrożona do komercyjnego zastosowania jako nośniki pamięci. Wysokość tego stypendium pozwala na spokojną pracę, skupienie się na nauce, nie tylko poszukiwanie źródła utrzymania w innych kierunkach. Także pozwoli mi to na faktycznie prawdziwe poświęcenie się dla nauki. Prawdziwą miarą osoby naprawdę inteligentnej jest otaczanie się inteligentniejszymi od siebie i odwaga, żeby zmierzyć się z kimś, kto jest bardziej od nas w czymś wyjątkowy, bo ta pokora, żeby umieć pochylić czoło przed kimś od nas większym, jest dowodem na prawdziwą siłę, a przede wszystkim daje szansę pójść dalej, nauczyć się więcej, zobaczyć szerzej. I no, wtedy, jak przerośniemy mistrza, to jest dopiero prawdziwa satysfakcja.